Uważaj, Maju! Maju! Leć, Maju! Leć szybko! Dlaczego? Co się stało? Schowaj się tutaj, Maju! Ale przed czym, Guciu? Przed burzą? Przed pająkami? Żabami? Przed panną Klementyną. Ma dla ciebie zadanie. Fantastycznie! Zapytam ją, co mam zrobić. Ale wtedy na pewno i dla mnie znajdzie zajęcie. Guciu, nie ma bardziej leniwej pszczoły od ciebie. No właśnie, więc nie powinno się mnie zmuszać do ciężkiej pracy. Najcięższą pracą jest lenistwo. Lećmy! Przepraszam, moi drodzy. Czy nie widzieliście może gdzieś Mai? Niestety. Nie powiedziała mi, dokąd leci. Nikt mi nie mówi takich rzeczy. Dzień dobry, przyjaciele! Panno Klementyno, co mam robić? Ja już pomogłem, przyprowadzając Maję. Dobranoc. Dziękuję ci, Maju. Wiem, że dobrze znasz łąkę. To mój dom! Królowa ma ważną wiadomość dla malwowego Ula. Niestety posłaniec jeszcze nie wrócił z poprzedniego zlecenia. Ja miałabym dostarczyć tę wiadomość? Wspaniale! Jeszcze nigdy nie byłam w malwowym Ulu, ale zawsze chciałam poznać ich królową. Młodszy posłaniec Maja zgłasza swoją gotowość. Nie ulęknę się żab, os ani wiatru. Nic mnie nie zatrzyma! Hej! Chwileczkę, nie tak prędko. Panno Klementyno, czy taki wyjątkowy zaszczyt nie powinien mnie przypaść w udziale? No cóż, Lauro, posłańcami królowej zawsze były pszczoły. Ale oni noszą piękne fioletowe, ozdobne kapelusze. O, wyglądałabym obłędnie. O, Bardzo śmieszne. Pod ziemią jest bezpieczniej. Ja zaniosę wiadomość. Ja zrobię to szybciej. To było nie fair, słyszysz? Ciągle wszyscy na mnie wpadają, a ja idę wytrwale. Ale nikt mi nie zaproponował, żebym został posłańcem. Byłbyś świetnym posłańcem, gdybyś tylko był pszczołą. Panno Klementyno, ten zaszczyt powinien spotkać najlepszego z nas. Czy ja wiem? Proponuję urządzić wyścig. Kto z nas wygra, ten zostanie młodszym posłańcem. To trochę wbrew naszej tradycji, ale możemy spróbować. Kto pierwszy doręczy wiadomość królowej malwowego Ula, ten otrzyma honorowy tytuł młodszego posłańca. Tak!